Przesłania anielskie dla znaku Raka na rok 2020. Przesłania anielskie, nie wróżby. Opiekunem znaku Raka w roku 2020 będzie Archanioł Szamael, który przypomina tutaj, że to dla Raka bardzo ciekawy rok, rok, w którym może zacząć się wiele nowych rzeczy. To rok rozpoczynania, i odkrywania zupełnie nowych sytuacji i nowych wartości. To może być nie tylko nowa praca, czy nowa miłość, czy jakieś nowe relacje, to przede wszystkim nowe odkrycia dotyczące własnego wnętrza, zainteresowań, priorytetów. Rak może zmienić zdanie wielokrotnie i może wiele razy do, dojść do wniosku, że tak naprawdę w jego życiu zaczyna się zupełnie, zupełnie nowa ścieżka rozwoju. Dla raka w tym roku bardzo dobra karta, karta, która mówi, że wszystko jest dobrze. Archanioł Jeremiel zapewnia, że wszystko dzieje się dokładnie tak jak powinno. I rak otrzymuje mnóstwo błogosławieństw, tych jawnych i tych ukrytych. Nawet jeśli coś wydaje się niepomyślne, to iluzja, dlatego że bardzo szybko rak przekona się, że wszystkie wydarzenia, także te trudne, prowadzą do czegoś naprawdę szczęśliwego i dobrego. W sferze zdrowia, zwiększony poziom energii, a więc także. Wszystko dobrze. Archanioł Rafael zapewnia, że raki w tym roku tryskać będą ogromną energią witalną. W sferze finansowej yy, anioły przypominają, że bezpiecznie jest przyjmować. To jest to, czego rak musi się nauczyć, ponieważ większość raków to dawcy to tacy ludzie o złotych sercach, którzy chętnie pomagają. Chętnie rozdają, są bardzo hojni, natomiast rzadko kiedy przyjmują. Tymczasem przyjmowanie jest bezpieczne, to dobre. Kiedy nauczymy się z wdzięcznością przyjmować to wszystko, co do nas przychodzi. Pamiętajmy, że każdy dar, który przychodzi od innego człowieka, jest tak naprawdę darem od wszechświata. Kiedy z wdzięcznością otwieramy się na te wszystkie dary, pokazujemy również wszechświatowi, że jesteśmy gotowi na przyjmowanie miłości, zdrowia, pieniędzy, dobrobytu, szczęścia, pomyślnych sytuacji. Zatem warto nauczyć się przyjmować. Warto nauczyć się brać to wszystko, co przychodzi do nas od wszechświata, również za pośrednictwem innych ludzi. Warto też, żeby rak nauczył się w tym roku takiej równowagi pomiędzy dawaniem i braniem. Nie można być ani dawcą, ani biorcą. Trzeba być zawsze, jednocześnie i dawcą, i biorcą. W miłości, Zapowiedź pojawienia się nowej osoby albo pewnych zmian w związku, związek, który będzie wchodził w nową fazę. Anioły podpowiadają, że w tym roku mogą też u raka zwiększyć się zdolności parapsychiczne czyli rak stanie się jeszcze bardziej intuicyjny, jeszcze bardziej wrażliwy, jeszcze bardziej otwarty na to wszystko, co jest tak naprawdę poza naszymi zmysłami? W rozwoju osobistym dla raka najważniejsza jest miłość. Tak naprawdę jest to najpiękniejsza karta, która powinna być przesłaniem dla wszystkich ludzi na całym świecie, nie tylko dla tych spod znaku raka. Miłość. Umiejętność słuchania swojego serca, podążania za tym sercem, kierowania się miłością, kochania przy każdej możliwej okazji, ponieważ, jak mówią anioły, na świecie jest milion powodów do kochania. Jest milion powodów do tego, żeby przeżywać to najpiękniejsze ze wszystkich uczuć na świecie. A zatem, przesłanie dla. Zodiakalnych raków na rok 2020 to przede wszystkim miłość, kierowanie się miłością, rozwijanie w sobie miłości, słuchanie swojego serca, podążanie za tym sercem, kochanie, kochanie i jeszcze raz kochanie. Najlepszym kryształem dla znaku raka będzie w tym roku fluoryt piękny. Wielobarwny kryształ, który przynosi uspokojenie, mądrość i maksymalne wykorzystanie naszej twórczej inteligencji. To kamień, który pozwoli. Rakom odnaleźć klarowność umysłu, ale pozwoli im także załatwić pomyślnie wszystkie sprawy związane z pracą, a więc znaleźć dobrą pracę, być twórczym, wykorzystać swoje zdolności maksymalnie. To kryształ, który ma zresztą wiele rozmaitych zdolności i możliwości, to kryształ, który także uzdrawia bardzo intensywnie na poziomie fizycznym. Warto więc bliżej się z nim zapoznać, ponieważ generalnie ale nie wszystkie zodiakalne raki bardzo przejmują się swoim zdrowiem. Być może właśnie fluoryt pomoże im uporać się z tymi wszystkimi tematami. Kryształowa karta, kryształowy anioł mówi o naturalnym pięknie i autentyczności. To bardzo ważna karta, równie ważna jak ta, która mówiła o miłości. Ponieważ tylko wtedy, kiedy wierzymy w swoje naturalne piękno i autentyczność, możemy tak naprawdę kochać siebie. To nieodzowny warunek wysokiego poczucia własnej wartości. Rakom jest to potrzebne szczególnie, ponieważ raki są delikatne, nieśmiałe, wycofane. Tak jak mówiłam, one chętniej dają niż przyjmują, ale też w jakiś sposób często zaniżają swoje poczucie własnej wartości, jakby czuły, się, jakby czuły się mniej wartościowe od innych to wyjątkowy rok, pamiętajcie kochane raki żebyście w tym roku doceniły siebie doceniły swoje piękno, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne bądźcie sobą, bądźcie tak cudowne jak jesteście, ale doceniajcie Tę swoją cudowność i to, że jesteście, no właśnie, takie dobre, takie kochane, takie bardzo życzliwe innym, takie o złotych sercach. I jeszcze karta światła dla znaku raka. Wyciągnęłam przebudzenie. No, karta, która właściwie chyba nie wymaga tutaj żadnego dodatkowego komentarza. Znak raka podobnie jak inne znaki, doświadcza przebudzenia, doświadcza wzniesienia i towarzyszy matce ziemi w zmijanie wibracji. W sublimowaniu tych cudownych energii. To ważny rok dla znaku raka, ponieważ właśnie teraz znak raka będzie bardzo intensywnie doświadczał w sobie tych wszystkich zmian, które wiążą się z podnoszeniem wibracji. Będzie pewnie troszkę oczyszczania, ale jeszcze więcej będzie tych wszystkich odkryć takich subtelnych i pozazmysłowych. Kochane raki, wszystkiego najlepszego dla Was, niech ten rok 2020 będzie dla Was cudowny.